Marina Łuczeńko-Szczęsna i Wojtek Szczęsny, gdzie zbudują dom. Cudowne miejsce. Jeśli komuś wydawało się, że Marina i Wojtek Szczęsny na dobre przenieśli się do Włoch, gdzie mieszkają ze względu na klubowe zobowiązania piłkarza, był w błędzie. Małżeństwo nie ukrywa, że kocha Polskę, dlatego nie miało wątpliwości z wyborem miejsca, gdzie ma powstać ich wymarzony dom. 33-letnia piosenkarka, która już 31 grudnia wystąpi podczas Sylwestra Marzeń z dwójką, pochwaliła się działeczką, jaką zakupili. Marina wraz z Wojtkiem Szczęsnym i synem planują przenieść się do Polski. Wszystko wskazuje na to, że jeśli piłkarz Juventusu Turyn zdecyduje się na zakończenie kariery piłkarskiej, razem z rodziną wróci do kraju. Być może dlatego już na początku 2023 roku ruszają z budową wymarzonego domu w górach. Na naszej działeczce. Po zimie zaczynamy budowę. Nie możemy się już doczekać, napisała podekscytowana Łuczeńko-Szczęsna. Komentarzy zachwyconych miejscem internautów nie brakuje. Ale będą zapierające widoki. Nie powinnam zazdrościć, jednak trochę zazdroszczę. Wojtek na tym zdjęciu wygląda, jakby już zaczął budowę. Gratulacje. Wiem, jakie to szczęście, bo mam taki sam, cudowny widok z okna. Myślicie, że Marina i Wojtek będą relacjonować w mediach, jak przebiega budowa ich nowego domu? Z nieoficjalnych informacji wynika, że Szczęsna być może będzie im w najbliższym czasie zapracowana bardziej niż zwykle. Nie tylko ze względu na sprawy prywatne, ponoć przygotowuje eurowizyjny singiel, by w lutym wystartować w polskich preselekcjach. Jeśli udałoby się jej wygrać, do maja miałaby ręce pełne roboty. Finał Eurowizji zaplanowany jest na 13 maja.